Niech chwała będzie Jezusowi Chrystusowi na tym miejscu, ale przede wszystkim w naszych sercach. Wiecie, bo to tak jak Sara powiedziała na początek naszej społeczności, to Jego przynosimy tutaj na to miejsce, no to niech On będzie uwielbiony. To nie Ty masz być uwielbiony, ale to On ma być wywyższony i uwielbiony. Amen? Drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli rozważać taki temat: bez ducha nie ma Kościoła. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że osoba Ducha Świętego jest bardzo kluczowa. Kluczowa do tego i w tym dziele, które Pan Jezus uczynił i zostawił nas w związku z tym dziełem tutaj na ziemi. Wiecie, po kolei. Bóg po tym, jak ludzie opuścili raj, to miejsce, gdzie mieli niezachwianą z Nim społeczność, Bóg wielokrotnie nawiedzał ziemię, aż w końcu, tak jak mówi początek listu do Hebrajczyków, przemówił, objawił się przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. A ten, dokonawszy swojego dzieła, po 40 dniach, jak czytamy, powrócił do nieba, został uniesiony w górę i znikł. 10 dni trwało, że sytuacja się zmieniła. Ale wiecie, Pan Jezus przez swoją służbę zostawił tutaj na ziemi taki duchowy, dobry zaczyn, grono wiernych wyznawców. Ale Jego planem, Jego pragnieniem było zdecydowanie coś więcej. Boży plan jest taki, że na całej ziemi miało funkcjonować duchowe ciało Chrystusa, to znaczy Kościół, to znaczy między innymi my. Kościół, którym z nieba jako głowa będzie zarządzał Pan Jezus Chrystus. Do tego jednak, aby Kościół na ziemi powstał i dobrze funkcjonował, Bóg posyła osobę Ducha Świętego. Jak czytamy w Dzień Zielonych Świąt, czyli w 50 dni po Jego zmartwychwstaniu było święto tygodni, i to święto Bóg wypełnił, posyłając swojego Ducha Świętego. Ja bym chciał, żebyśmy byli dzisiaj odważni. Bo wiecie, jak się mówi w środowisku charyzmatycznym czy zielonoświątkowym o Duchu Świętym, no to musiałbym was zapytać. Nie będę tego robił tak do końca, ale zapytam was, z czym wam się kojarzy, jak słyszycie Duch Święty, to co pierwsze, czy tam na początek pojawia się? Bo wiecie, na ogół Duch Święty kojarzony jest tak naprawdę z takim tradycyjnym trochę, oczywiście zielonoświątkowym, tradycyjnym widzeniu. Duch Święty, to Dzień Zielonych Świąt, On zstąpił na ludzi i tam te języki ognia i oni mówili innymi językami. O, to jest Duch Święty. Albo innym
widzeniem ducha, a to jest obdarowania. Bóg przez Ducha Świętego daje swoje dary, obdarowuje nas, przekazuje różnego rodzaju uzdolnienia. No tak, jeszcze możemy włączyć w to owoce, czy owoc Ducha Świętego, bo o nim też często rozmawiamy, czy myślimy. Ale drodzy, ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj byli odważniejsi. I może to wszystko, co wiemy na temat Ducha Świętego i z czym nam się osoba Ducha Świętego kojarzy jako pierwsze, nie zatracali, bo jest tego wartość. Ale żebyśmy odważyli się wejść głębiej. Bo tematem mojego rozważania jest: bez Ducha Świętego nie ma Kościoła. I teraz uważaj. Nie chodzi o budynek. Przecież wiemy. Nie chodzi nawet o społeczność, chociaż chodzi. Ale chodzi o Kościół, a ty jesteś tym Kościołem. No więc tematem dzisiaj chciałbym, żeby było: bez Ducha Świętego nie ma Kościoła. Wiecie, powołanie Kościoła w Dzień Zielonych Świąt, przez to, że kiedy Jezus zasiadł po prawicy swojego Ojca, po 10 dniach wstąpił Duch Święty, jest bardzo ważne. To jest niepodważalny początek Kościoła. Oto został dany Duch Święty na stałe każdemu, kto wyznaje Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana, przez co narodza się na nowo. Oto Duch Święty staje się udziałem jego życia. To jest bardzo ważne. To jest swego rodzaju inicjacja planu Bożego tutaj na ziemi. Żeby człowiek był prowadzony po Bożemu, to miał otrzymać Boga do swojego wnętrza, do swojego życia. I tu mówimy przez cały czas o Duchu Świętym. Mimo że często nazywamy to, że Jezus Chrystus jest w nas. Tak, o tym można też mówić długo, ale Ojciec, Syn i Duch to jest jedno. To jest jedno. I nawet nas chcą uczynić jedno z sobą. Ale tak naprawdę w Bożym planie to osoba Ducha Świętego jest tą daną tobie i mi do tego, żebyśmy chodzili i żyli po Bożemu, żebyśmy potrafili stawać się jak Chrystus. Bo celem tego życia tutaj na ziemi oczywiście jest nasze zbawienie, jest nasza wieczność, ale tak naprawdę celem tu na ziemi jest to, żebyś stał się jak Chrystus. A do tego jest potrzebna potężna osoba Ducha Świętego w życiu każdego z nas.
I teraz oczywiście możemy mówić o tym, że Duch Święty dla Kościoła objawia, przekazuje różnego rodzaju Boże uzdolnienia. No, na pewno żeśmy słyszeli niejednokrotnie, wypowiadaliśmy się na temat mocy, którą Duch Święty no, emanuje. W Nim jest absolutnie moc, ale w Nim jest mądrość. A zresztą może otwórzmy Boże Słowo, niech ono przemówi wyraźniej. Księga Izajasza, proroka, 11 rozdział. 11 rozdział Księgi Izajasza. I od pierwszego wiersza możemy czytać takie słowa. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. O czym tu jest mowa? O duchu Pana. Zobaczcie, 700 lat przedtem, zanim to się dokonało, prorok Izajasz objawia, że będzie taki mąż, najpierw pierwociny, tak? Tymi pierwocinami wiemy o tym dobrze, że jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Ale zaraz za Nim jesteśmy my. I Izajasz, prorok, objawia tutaj prawdę o tym, że Bóg zamierza, Bóg zaplanował to, żeby posłać na ziemię ducha Pana. On spocznie na każdym z nas, możemy powiedzieć, tak jak spoczął na naszym Panu, kiedy On chodził i usługiwał przez ten szczególny rok Bożego miłosierdzia. My dzisiaj, mając Ducha Pana, zobaczcie, jesteśmy wyposażani w mądrość, tak? Czy jesteś wyposażany w mądrość? Tak? Można zapytać, czym jest mądrość? No właśnie. Najprościej, wiecie, mądrością to jest wiedza zamieniona w życie. Bo co z tego, że ludzie wiedzą, to nie jest mądrość, że mają przeczytanych 130 książek w swoim życiu, nawet mądrych książek, ale ich życie wygląda tak, jak ich decyzje, jak ich wybory, a nie jak przeczytane książki. Prawda? Więc mądrość to jest użycie tej Bożej wiedzy w swoim życiu. Ale zobaczcie, tu jest też, że to jest duch rozumu. Tak? To ciekawe, bo niektórzy to myślą, że Bóg zabiera rozum, kiedy człowiek się nawraca, że teraz to tylko powinien tak duchowo. Nie, nie. Nawet przychodzi Duch Boży do twojego życia
żeby w ten większy sposób wzmocnić Twój rozum, żebyś dobrze myślał, żebyś logicznie, ale nie logicznie po ludzku, ale logicznie po Bożemu mógł rozważać rzeczy i zgłębiać je. Bo Twoja wartość będzie zależeć również od tego, w jaki sposób będziesz podchodził do tych wszystkich prawd, które będą Tobie objawiane przez Ducha Świętego. Dlatego ten Duch daje wyposażenie i jest to Duch również rozumu. Dalej czytamy o Duchu Rady. Tak? Potrzebna nam rada? Bardzo często. Nawet, wiecie, nasze modlitwy są wypełnione. Boże, co mam zrobić? Boże, co Ty myślisz? Jak to zrobić? No właśnie, ten Duch jest nam dany po to, żeby On nas prowadził. On nam podpowiadał. On nas wypełniał swoim poznaniem też. Tu jest dalej duch mocy, duch poznania. Wow, duch bojaźni Pana. Bojaźni Pana. Jakbyśmy czytali Księgę Przypowieści Salomona, to byśmy tam wyczytali, że początkiem wszelkiej mądrości, ale w ogóle no, życia jest bojaźń Pana. Bojaźń Pana. Dlatego ten Duch, on zawsze będzie we właściwy sposób skierowywał akcent, zrozumienie naszego życia na Pana. Zobaczcie, co tutaj jest dalej powiedziane. I będzie miał upodobanie. Kto będzie miał upodobanie? Bóg. Nie. Ty będziesz miał upodobanie przez tego Ducha, którego otrzymałeś. Ty będziesz miał upodobanie w bojaźni Pana. Może jeszcze jedno. Kiedy bojaźń Pana tak naprawdę funkcjonuje w nas? Bo jak tytuł tego rozważania brzmi, bez Ducha Świętego nie ma Kościoła. A jeżeli Duch Pana jest w nas, to powinna być bojaźń. Dobrze myślę? Bo On zawsze będzie nas zaprowadzał na to miejsce. A co jest przeciwieństwem bojaźni Pana? Pycha? Skoncentrowanie na sobie? Dokładnie. I wiecie, możemy myśleć różne rzeczy, ale bez Ducha Świętego nie ma Kościoła. A bojaźń Pana jest początkiem wszystkiego. Więc ten, który otrzymał Ducha, on będzie angażował swoje życie, bo chce być mądry, bo chce to życie prawdziwie z chwałą zakończyć. Tak, usatysfakcjonowanie zakończyć z pełną satysfakcją. Dlatego będzie miał upodobanie w bojaźni Pana.
nie według, zobaczcie, widzenia własnych oczu, ale według tego, co Pan widzi. Nie według słyszenia własnych uszu, ale według tego, jak Pan słyszy. Nie według sprawiedliwości ludzkiej. Dlatego Jezus, kiedy nauczał na górze, mówi: ci, którzy mnie umiłują, będą szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Ci, którzy mnie umiłują, będą się odróżniać od wszystkich innych. Nawet tych, którzy mówią, że chodzą do kościoła. Bo bez Ducha Świętego nie ma kościoła. Dlatego każdy z nas staje przed wyzwaniem, że zostaliśmy wypełnieni osobą, Bożą osobą, osobą, która ma nam pomóc przemienić swoje życie. Rozumiecie? Bo żeśmy zostali znalezieni każdy w innym miejscu, każdy w innej sytuacji. Jeden był złodziejem, przepraszam, złodziei. Jeden był kłamcą, przepraszam, kłamców. A inny stracił cel swojego, sens w ogóle swojego życia. A jeszcze innego Bóg znalazł zupełnie rozwalonego w czasie jakiejś jego choroby. I wiecie, Bóg wszystkich zebrał i wypełnił tym samym Duchem swoim, Duchem Świętym. Po co? No po to, żeby nas zmienić. Po to, żebyśmy upodobnili swojego życie do tego Pana, którego wyznaliśmy, kiedy żeśmy przychodzili ze swoim życiem i mówili: Panie, weź mnie. Panie, zmień moje życie. Duch Święty oczywiście przekazuje Kościołowi dary, obdarowania. Moglibyśmy czytać z Nowego Testamentu, jest wiele miejsc mówiących o tym, że możemy mieć różnego rodzaju obdarowania w Duchu Świętym. Ale ja dzisiaj może specjalnie chciałem mówić o działaniu Ducha Świętego w Kościele takim głębszym, takim zmieniającym tenże Kościół. Bo zobaczcie, Duch Święty to jest osoba, która scala, jednoczy, która zbiera wszystkich tych, których Bóg chce. Możesz być największym grzesznikiem, ale jeżeli Bóg wybrał ciebie przed założeniem świata, to oto przyjdzie dzień, w którym Bóg postawi przed tobą prawdę i będziesz mógł zdecydować. A wtedy na tą decyzję będzie posłany tobie Duch Święty po to, żeby przyłączyć ciebie do tego, co Boże. Duch Święty nie rozprasza, ale Duch Święty scala.
Wiecie, kto rozprasza? Znamy tego, który rozprasza. On się nazywa szatan, diabeł. Ten rozprasza, a Duch Święty łączy, scala. Duch Święty to, co robi, to koncentruje uwagę i nasze życie. Wiecie na kim? Na Jezusie Chrystusie. Na Jezusie Chrystusie. A my nieraz na kim koncentrujemy uwagę? Dokładnie. A bez Ducha nie ma Kościoła. Tak? Jeżeli człowiek wierzący, chodzący w Panu, nie zmienia swojej postawy przez długi czas i dalej koncentruje swoje życie wokół siebie, to pytanie, czy chodzi z Duchem Świętym? Czy współpracuje z Duchem Świętym? Bo ten, który współpracuje z Duchem Świętym, bardzo szybko nauczy się, bo Duch Święty to taki niebiański nauczyciel, posłany specjalnie do każdego z nas, żeby nas uczyć. I bardzo szybko nauczy się, że sensem życia jest patrzeć na Pana, słuchać to, co On powiedział i mówi, i żyć ze względu na te obietnice i ten plan, który On objawia nam. Duch Święty będzie koncentrował życie wierzącego człowieka, nie na sobie samym nawet. Na pewno nie na tym, któremu usługuje. Nie, Duch Święty będzie koncentrował wszystko w twoim życiu i moim na Jezusie Chrystusie. Po pierwsze na dziele Jezusa Chrystusa, tak? Ale wiecie, przede wszystkim na charakterze, postawie Jezusa Chrystusa. Kiedyś bardzo popularne były takie opaski. Ja też mam taką, ale tutaj jest co innego. Ja mam w związku z miłością. Ale kiedyś były takie popularne, co Jezus by zrobił w tym miejscu. Co Jezus by zrobił? No nie wiem, chyba dobrze tłumaczę. Co Jezus by zrobił? No, drodzy, no właśnie, czy nasze życie ma czas jeszcze zastanawiać się, co Jezus by zrobił? Bo to jest trochę tak, no właśnie, to jest trochę współpracy byłoby w tym z Duchem Świętym. Gdybyś odważył się od czasu do czasu przynajmniej pertraktować, rozmawiać, uzgadniać pewne rzeczy z Duchem Świętym. A tak naprawdę chodzi, naprawdę, naprawdę, drogi Kościele, o stawanie się jak Chrystus. Bo tu nie chodzi tylko o to, jak zyskać błogosławieństwo Chrystusa dla swojego życia. O Panie, żeby mi się to udało. O Boże, uzdrów mnie, czy tam uzdrów mojego syna, czy jakiegoś sąsiada.
chodzi o przemianę nas. I Duch Święty po to został dany Kościołowi, żeby Kościół nie został włożony pod łóżko, pod korzec, tylko co jest powiedziane? Żeby świecił. Czym ma świecić? Sobą? Wiecie, kiedy sobą będzie świecił, myślę, że wiele jest takich, które świecą sobą. Ale drodzy, jak sobą będzie świecił, to nie będzie tego celu, dla którego on został powołany. Bo Kościół został powołany i natchniony Duchem Świętym tylko po to, żeby objawiał Chrystusa tutaj na ziemi. Więc to Chrystus ma błyszczeć przez Kościół. Dlatego no jest nam potrzebny Duch Święty. Ducha Świętego mamy, ale właśnie, czy używamy na tyle, żeby On wykonywał pracę? Czy zmienia nas? Innymi słowy. Czy zmienia nas? Co robi Duch Święty? Wypełnia Kościół swoją obecnością. Nie wiem, czy macie też tak, jak jesteście sami w domu, to inaczej się zachowujemy niż wtedy, kiedy do tego domu wejdzie jakiś gość. Prawda? Czy nie? Czy tylko ja tak mam? Pewne rzeczy odkładam na potem nawet, bo ze względu na tego gościa po prostu no nie robię wszystkiego. Albo robię to w inny sposób. Ale wiecie, z Duchem Świętym jest tak, że Jego żeśmy dostali non-stop. I Kościół jest wypełniony Duchem Świętym przez cały czas. Tylko, że wiecie, z Jego obecnością jest tak, jak czytamy w listach Pawła, że Ducha Świętego można zgasić, można go odtrącić, po prostu odstawić jakby. Wow. A wiecie, Księga Objawienia i nauczania Jezusa też to podkreślają. Jest taki zwrot nawet. Duch mówi do zborów. Duch mówi do Kościoła. Tak? Bo Duch Święty mówi. Przez swoją obecność On będzie objawiał wiele rzeczy. Tylko czy Kościół chce słuchać Ducha? Oby chciał. Czytamy, zresztą tu też żeśmy przeczytali o Duchu Mocy, tak? Ale przez obecność Ducha w nas nasze życie nabiera mocy. A powiem tak, zwłaszcza wtedy, gdy stajemy w realizacji tego, co wiemy, że jest właśnie z Ducha. I o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy realizując Bożą wolę, stawali się Jemu podobni.
otwórzmy ten fragment listu do Rzymian, który dzisiaj już był otwierany, czyli 8 rozdział, bo nie sposób nie przejść, choćby pobieżnie, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co w 8 rozdziale jest powiedziane o Duchu Świętym i o tym, czy człowiek wierzący chce z Nim żyć i chce z Nim współpracować, czy raczej chce żyć po cielesnemu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Mieszka? Amen. Czytajmy dalej. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Drodzy, Bóg w wyraźny sposób i jednoznaczny mówi do Kościoła, że nie ma alternatywy Kościół, bo bez ducha nie ma Kościoła. Może być dobre stowarzyszenie, fajne spotkania i tyle. I tyle. Ale ten, kto jest Kościołem, ma ducha. I według tego ducha, nawet jak nie potrafi na początku, nawet jak nie jest jeszcze przygotowany, przysposobiony, Duch Święty go poprowadzi, ale żeby uczył się żyć, przemieniając swoje wszystko do tego, aby żyć według ducha. Do tego jesteśmy powołani. Nie zawsze tak będzie. Nieraz będziemy wybierać jakieś rzeczy cielesne, ale potem szybko będziemy się reflektować. Po
to, żeby już więcej nie popełniać takich błędów. Drodzy, Boże Słowo mówi o czymś więcej. Bo wiecie, w tej obecności Ducha w nas, wierzących, jest jeszcze coś bardzo głębokiego. Czytajmy dalej. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać strachowi, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: tatusiu, ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami dziedzictwa Bożego, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Wiecie, to jest szczególny status dziecka Bożego przez to, że nosisz Jego ducha i dajesz się temu duchowi prowadzić, czyli żyjesz według ducha. Żyjesz według ducha. Ważniejszymi dla ciebie są wartości duchowe, znaczy od tych cielesnych, które do momentu twojego nowonarodzenia funkcjonowały. Wiecie, tu jest naprawdę intymnie się robi, bo do siebie nieraz potrafimy być tacy mili aż do czerwoności, ale wiecie, tutaj jest coś niebywałego. Tu nie ma mój kwiatuszku, mój miły, mój ukochany, mój miodek, czy nie wiem, jak mówicie do swoich najbliższych. Tu jest tatusiu. Ale wiecie do kogo? Do potężnego Boga. Przez to, że mamy społeczność w Duchu Świętym, że dajemy się Jemu prowadzić, czyli Jego wartości stały się naszymi wartościami. Już nie jesteśmy obcymi. To w innym miejscu Paweł mówi: już nie jesteśmy obcymi, ale jesteśmy domownikami. Kogo? Ducha. A nasze ciała, jest powiedziane, zostały świątynią dla Niego, dla świętego Boga, świętego Ducha. Nasze ciała. Jest to niesamowity przywilej, a już 17 wiersz, który mówi o dziedzictwie, które od Boga każdy, kto chodzi w duchu, odbiera już tutaj na ziemi, a ostatecznie w Jego Królestwie odbierze, to nawet nie chcę mówić, bo to jest tak wielkie, tak potężne i tak jak tutaj już było dzisiaj cytowane, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie przyszło, nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Jego umiłowali. Wiecie, nie wiem, jak wiesz, że należy miłować, ale Boga miłować, to znaczy wziąć Jego słowo, wziąć Jego wartości i uczynić swoimi. Bo co ty będziesz
udowadniał, że Boga miłujesz, jak Jego przykazania są dla ciebie... Nie, to zakon. Śmieszne. Naprawdę śmieszne. Drodzy, Jego wola niech się staje chlebem odżywiającym nasze życie. Wtedy będziemy pewni, że Jego dziedzictwo też z tym przyjdzie. A to dziedzictwo jest naprawdę potężne. Dziedzictwo Bożego Syna jest wspaniałe. Co Duch Święty jeszcze czyni w życiu wierzącego Kościoła? Znaczy, no przekazuje aktualne objawienia. Mówi więcej, tak? Oprócz tego, co już wiesz, będziesz słyszał Ducha Bożego prowadzącego ciebie każdego dnia. Usłyszysz, czy masz to zrobić, czy masz tamto zrobić. Usłyszysz, co szykuje się w świecie. Wiecie, to w Dzień Zielonych Świąt Piotr stanął i zacytował z proroka Joela to, że młodzieńcy będą mieć widzenia, że będą sny powszechne, nawet służebnice, czyli, przepraszam, niewiasty, kobiety będą też miały sny. Będzie objawienie. Będzie potwierdzenie tego słowa w tobie. Bo On chce tak prowadzić swój Kościół. Duch Święty na pewno będzie prowadził Kościół ku wypełnieniu Bożej woli. Jeżeli jesteś Jego Kościołem, to wiedz o tym, że Jemu bardzo zależy na tym, żebyś wypełniła i wypełnił Jego wolę. I teraz uważaj, bo tu znowu taki zielonoświątkowy myk, takie zrozumienie, wypełnić Jego wolę, a to powołanie, nie, życie. Ty masz się stać podobnym, podobną Chrystusowi. To jest wypełnienie Bożej woli dla ciebie. A czy ty to zrobisz, używając takiej służby, takiego powołania, czy będziesz w Polsce, czy wyjedziesz po krańce świata, to jest nieważne. Ty masz się stać chodzącym słowem Chrystusa. Wysoki próg, wysoki próg. Jest wyzwanie, ale Jezus bez zająknięcia o tym mówił. Wiecie dlaczego? Bo wiedział, że po 10 dniach, jak On wstąpi do swojego taty, pośle Ducha Świętego, który nas w tym uzdolni, poprowadzi, wzmocni i pozwoli na to, żeby tak się stało. No chyba Jezus się nie pomylił. Chodzi tylko o to, żebyśmy my zdali sobie sprawę z tego, że z Duchem Świętym trzeba współpracować. Że z Duchem Świętym trzeba po prostu współistnieć. Co Duch robi? Duchowo urzeczywistnia dzieło
Chrystusa w nas. Tak, żeby utwierdza można zamienić, tak? Utwierdza bo, dzieło Chrystusa w nas. O co chodzi? Pan Jezus to nawet do Żydów mówił: poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Tak? Jak będziemy czytać na przykład 17 rozdział Ewangelii Jana, czyli modlitwę arcykapłańską naszego Pana, to zobaczymy tam, że prawda musi być w nas potwierdzona, objawiona. Bo wiecie, prawdę poznać, a prawdą żyć, to chyba dwie różne rzeczy. Ta prawda ma zniszczyć to, co występuje przeciwko prawdzie. Musi dokonać się praca, bo to, że poznasz prawdę, nawet ci się spodoba. Tak, przyjmuję tą prawdę. Nawet Bóg to wkłada tą prawdę od środka tobie, ale dalej jest wyzwanie. Czy ty chcesz żyć tą prawdą? Duch Święty jest nam dany po to, żeby urealnić, urzeczywistnić, aby utwierdzić te wszystkie wartości dzieła Chrystusa w nas. Prawda, miłość. Miłość. No wiecie, ci, którzy wychodzą za siebie, żeby się złączyć w związku małżeńskim, nie mają z tym problemu, przynajmniej przed ślubem. Potem już muszą ciężko pracować i mówię to świadomie, żeby to trzymać, a nawet i wzmacniać, powiększać. Prawda? No właśnie i o to chodzi. Wiemy, na czym polega Boża miłość. Bóg posłał swojego Syna, aby w Nim po prostu spotkać Boga, spotkać Jego miłość. I prawdziwie na tym polega Boża miłość, że On posłał swojego Syna na ten świat i każdy, kto opowie się za Chrystusem, znajdzie miłość. Ale czy zrozumie tą miłość i będzie w niej trwał? Rozwijał? Umacniał w sobie tak, żeby, zobaczcie, nie tylko samemu czuć się umiłowanym, ale innych miłować nawet ponad siebie. Bo na tym objawia się miłość Chrystusa, że On umiłował nas wszystkich, zanim my w ogóle żeśmy Jego znali. List do Rzymian mówi, że byliśmy wrogo usposobieni do Niego. A my? Jeżeli Boża miłość będzie w nas funkcjonować dobrze, a nawet bardzo dobrze, wtedy będziemy miłować tych wszystkich, którzy nawet nas chcieliby ukrzyżować. I tak dalej. Sprawiedliwość, Boża chwała. Tu nawet nie śmiem za dużo mówić, bo byśmy doszli do wspaniałego miejsca. Boża chwała musi być umocniona, utwierdzona w nas. Bóg objawia swoją chwałę i mówi: z chwały w chwałę będę cię prowadził. Słyszeliśmy o chwale, prawda? Wszyscy żeśmy słyszeli, nawet niejednokrotnie Bóg dał nam uczestniczyć
w Jego chwale. Ale prawdziwie nie wszyscy dochodzą do miejsca, tak jak pisze apostoł Jan, wypełniony Bożą chwałą. Wtedy miał takie objawienia, że powstało nie tylko objawienie świętego Jana, ale i Ewangelia też. Dobrze. Wszystkiego nie dam rady powiedzieć, a powiem tak. Wszyscy jesteśmy w drodze. Tylko o to chodzi, żebyśmy szli świadomie. Świadomie. Żebyśmy nie rozkojarzyli się na lewo, na prawo. Żebyśmy nie zainteresowali się jakimiś świecidełkami na tej drodze. Bo to jest bardzo ważne. Żebyśmy tym bardziej wiedząc o tym, że przyjście Pana jest naprawdę blisko, skierowali uwagę swojego serca na tego, którego żeśmy otrzymali. I tylko to chcę wam powiedzieć dzisiaj. Skieruj uwagę swojego życia na tego, którego otrzymałaś i otrzymałeś, żeby z Nim świadomie współpracować. Bo szkoda czasu, bo jest do wykonania dzieło. To dzieło tak naprawdę Duch Święty chce wykonać z tobą, w tobie. Nie wiem, czy zdajesz sobie, tak to widzisz. Duch Święty chce wykonać dzieło. Tylko potrzebuje twoich rąk, twoich ust, niekiedy nóg, na pewno uszu, serca, twojej woli, twojego pragnienia. Chciałbym zachęcić was do tego, żebyśmy świadomie rozpoczynali dzień i żyli. Bo wiecie, prawdziwie mamy Ducha Świętego. Tylko na tyle go mamy, na ile z nim współpracujemy. Czy nie tak? Rozumiecie? A bez Ducha nie ma Kościoła. Jeżeli człowiek wierzący zacznie żyć dla siebie, zacznie pięścią walić stół, a ja uważam, że to tak i tak i tylko tak, że to moje, że to tak i inaczej, to pytanie, gdzie jest jego wartość i czy Duch Święty tam jeszcze może coś uczynić. Dlatego, żeby nie znaleźć się w takim miejscu, drodzy, wszystko róbmy, żeby nasze życie, duchowe życie, prawdziwie współpracowało z tą osobą, która jest dana nam. To jest piękne, słuchajcie. Bo jakby weszła tutaj nawet najznakomitsza postać, którą może znamy. Usiadłaby tutaj, załóżmy, w pierwszym rzędzie na którymś siedzeniu, to wszyscy, no, byśmy popatrzyli, może poklaskali, może chcieli dotknąć, chcieli porozmawiać, za chwilę wypić może z nią herbatę,
czy zjeść ciasteczko. Ale ona za chwilę po tym zjedzeniu ciasteczka poszłaby z powrotem tam, skąd przyszła. I za mocno byśmy nie powspółpracowali. A Duch Święty jest nam dany w taki sposób, że ma go Bartek, ma go Iryna, ma go Siergiej, Asia, Krystian, a mieszkacie zupełnie gdzie indziej, a przeżyliście swoje, zupełnie co innego. A ten Duch chce doprowadzić do tego, że wasze święte życie w cudowny sposób ma odzwierciedlić Pana Jezusa Chrystusa. I tylko pytanie, czy chcesz ty tego, żeby twoje życie odzwierciedlało Chrystusa? Chciałbym, żebyśmy mogli modlić się. Modlić się o siebie samych. O to, żeby prawdziwie nasze wybory serca koncentrowały się wokół tego, którego mamy. Duch Święty. Osoba Boża we mnie. Niech On kształtuje moje życie. Niech On je wypełnia. Niech daje mi poznanie. Niech daje mi oczyszczenie. W ogóle o tym, żeśmy nie mówili. Chyba za tydzień będę kontynuował. Duch Święty oczyszcza. O, On leczy. Leczy wszelkie zranienia. Wyprostowuje życie. Ale przede wszystkim prowadzi do przodu. Prowadzi do celu. Bo buduje w tobie Chrystusa. Bądź jak Chrystus. Bądź jak On. A Duch Święty jest nam dany do tego, żebyśmy takimi się stawali.